cały czas mi zadajecie pytania. Karol, co z twoim psem? Nie pokazywałem go wam przez miesiąc, chyba że tam na Snapie widzieliście na Instagramie i patrzcie jak się zmienił. Uwaga, czy ten laser przebije 100 balonów? Siemanko, ja jestem Blue i w dzisiejszym filmiku będzie zarąbiście, ponieważ dzisiaj będziemy robić eksperyment z najsilniejszym laserem, który ostatnio zakupiłem. Jeśli nie oglądaliście, to zdradzę wam tylko, że przetestowaliśmy najsilniejszy laser, który nareszcie do mnie dotarł i bardzo się z tego powodu cieszę i widziałem, że odcinek wam się bardzo podobał, ponieważ pod poprzednim odcinkiem powiedziałam coś takiego. Także dawajcie, tutaj wbijemy 100 tysięcy łapek w górę. I daliście 115 tysięcy łapek w górę, także dawajcie, wbijamy tutaj 150 tysięcy łapek w górę, a raczej próbujemy wbić, może się uda. Nie Karol, ale po co ci tyle łapek w górę, jak i tak będzie następny odcinek? Na pewno będzie i tak, no po co ci tyle łapek w górę? Wiadomo, że następny odcinek będzie z tym laserem, ponieważ po prostu kręci mnie to, ale wydaje mi się, że warto stawiać sobie coraz większe cele, ponieważ nigdy bym nie pomyślał kiedyś, że 115 tysięcy łapek będzie nam się udawało bijać pod odcinkami, a tu łop! Także może 150, zobaczymy. Jak będzie to fajnie, jak nie to też fajnie. Także dziękuję wszystkim za łapki w górę i jeżeli chcecie być na bieżąco, jak będzie kolejny odcinek z tym laserem, to po prostu klikajcie czerwony magiczny guziczek, subskrybuj. A w dzisiejszym filmie będzie dość ciekawie, ponieważ dzisiaj zrobimy sobie mały eksperyment. Czy może nie aż taki mały, ponieważ będę musiał napompować 100 balonów. I w ogóle dobrze się składa, ponieważ... coś wam teraz pokażę. Ponieważ mam tyle balonów! Dokładnie tak! Kiedyś nagrywałem bardzo dużo filmów z balonami. Raczej nie. I właśnie tyle mam balonów. To wszystko to są balony. Także cieszę się strasznie, że zaproponowaliście mi taki pomysł i też widziałem, że za granicą coś takiego robili. Co prawda nie z tym laserem, który mam, a mianowicie bierzemy 100 balonów, napompujemy, położymy je w rządku, po prostu odpalimy laser i zobaczymy, czy laser zniszczy 100 balonów po prostu postawionych w rządku, czy 10, czy 5. Boję się, że będzie kicha, szczególnie, że teraz na dworze jest straszna pogoda. Czy może nie straszna, ale jest śnieg, zimno, więc mam nadzieję, że to nie wpłynie jakoś na ten nasz test, ale wykonujemy go, szczególnie, że obiecałem wam, że wyjdę na dwór, także poza tym, że będzie jakiś tam eksperyment i pokażę wam, co u mojego psa, to przede wszystkim wyjdę na dwór. No, ale wcześniej muszę nadmuchać 100 balonów. Ten eksperyment będę przeprowadzał w innym miejscu, gdzieś tam u znajomego pod Warszawą. Także będzie ciekawie, ponieważ Narina przyjedzie i ja będę chciał jej wpakować 100 balonów do samochodu i zobaczymy w sumie jej reakcję, także to będzie taki hehe prank. No dobra, także ja już nie gadam głupot, idę pompować te balony i zaraz się widzimy. Aż sobie przypomniałem stare dobre filmy. I w ogóle dlaczego nagrywam kolejny film z balonami i ja wciąż nie mam do tego jakiejś pompki automatycznej czegokolwiek. Dobra, to taka rozkmina, idę dmuchać. Udało się, mam może nie 100 balonów, ale namuchałem jakoś z 50 balonów. A to wszystko dlatego, ponieważ stwierdziłem, że kurczę, lepiej nie kusić losu i nadmucham 100 balonów i okaże się, że one nie wpakują się do tego samochodu, więc na razie 50 wpakujemy do samochodu i najwyżej na miejscu dopompuję, może z Nariną, może mi Narina pomoże, 50 kolejnych balonów, także tyle. Najgorsze jest to, że te balony teraz będą musiały tam leżeć, ponieważ jutro tam nagrywamy, także dla was to chwila, a dla mnie jutro. Także nic, spotykamy się już jutro w nowym dniu, także... Dobra, dzień następny, balony już są przygotowane. Związałem wszystko to sznurkiem. Jedyny problem, jaki przewidziałem, to to, że stało się to, czyli po prostu wyleciało z niektórych balonów powietrze. Trudno, przykro mi, możecie zaświecić znicz komentarz na tego balona. Nie róbcie tego. I ogólnie biorę też torbę, gdzie spakowałem więcej balonów. Także dopompuję do setki i tyle. A ja się śpieszę, jak widzicie, jestem już w kurce, ponieważ Narina czeka w garażu i zaskoczę ją tymi balonami, bo w sumie nawet nie wspominałem, co przygotowuję. I czekam na windę. Mam nadzieję, że będę sam jechał w windzie, będę jak głupek wyglądał z 50 balonami w środku. Dobra, minus 2. Także jasta. Zamknij się. Dobra, więc ja już widzę Narinę, wy pewnie widzicie mnie i balony. Więc uwaga. Narina, patrz co dla ciebie mam. Co to za okazja? Nagrywamy film z balonami. To ta tajemnica. Na dachu może, po prostu sobie położymy te balony i pojedziemy. Jasne, tylko może wniosły sznurki. Ej, ale spoko to wygląda. Zmieści się tutaj? To prezent! Samochód prezent! Zmieści się tutaj? Tak, mamy radę. Dawaj. No więc mam nadzieję, że się zmieści. Jakbym 100 nadmuchał, tak jak było na początku, to byś płakała. Myślę, że tak. Poza tym nawet ci się pomniejszał w czasie jazdy. Dokładnie. To ja pakuję tą torbę do bagażnika i lecimy. Otworzysz mi w ogóle bagażnik? Widzę siebie. Cześć. O. No, także mykamy.
Jak jeździcie, to zawsze pamiętajcie o pasach. I nie róbcie zdjęć, gdy nie macie zapiętych pasów, bo wtedy będziecie mieli masę komentarzy, że czemu nie zapięliście pasów. Zrobiłeś tak kiedyś? Tak, zrobiłem zdjęcie, gdzie nie miałem pasów zapiętych i było: czemu nie masz pasów? Ale to miłe, że dbacie o mnie. Widzisz? Dzięki. Narina, jak ci się spodobała moja niespodzianka w postaci tak wielkiej liczby, dobra, nie tak wielkiej liczby balonów, ale fajna, nie? Spodziewałam się, że na pewno nie przyjdziesz sam. Tylko z balonem. Mam się 50 balonów. No. Spoko. Teraz będziemy powolutku, bo Narina powolutku jedzie. Lecieć no, na to miejsce. Lecieć na to miejsce i mam nadzieję, że wszystko się powiedzie. Także trzymajcie kciuki, że dojadę. Dobra, jesteśmy już na miejscu i tam otóż za mną gdzieś tu zrobimy te wszystkie balony, ustawimy je to w rządku i ogólnie to, co mnie bardzo zawiodło, to to, że myślałem, że tutaj po prostu uda się włożyć te balony w ten śnieg i będzie 100 w śniegu w rządku leżało, ale niestety się nie udało i było trzeba wszystko złączyć taśmą. Także cieszę się bardzo, że mam pomocników, bo bez nich zwyczajnie nie dałbym sobie rady. Dzięki, Rafał. Dzięki. A jakbyście zastanawiali się, jak wygląda 100 balonów w rządku, może jeszcze nie w rządku, ale tutaj macie i wszystkie są połączone taśmą. I jedyna moja rozkmina jest taka, że będzie trzeba uważać z laserem, ponieważ jeżeli będziemy przebijać się przez tą taśmę, to może troszeczkę być źle, więc jeżeli celować laserem, to tutaj z dołu, gdzie nie ma taśmy, albo tutaj z góry, żeby go uniknąć. No, ale ogólnie tak to się wszystko prezentuje. Gdzie jest Rambo? I jeszcze jedna kwestia, bo cały czas mi zadajecie pytania: Karol, co z twoim psem? O co chodzi, gdzie on jest, więc no, nie pokazywałem go wam przez miesiąc, chyba że tam na snapie widzieliście na Instagramie i patrzcie, jak się zmienił. Leo. Widzicie? No, szczerze mówiąc, nie do poznania, no też się zdziwiłem trochę, bo wstaje pewnego razu, a on zupełnie inny pies, zupełnie inny. Z moim wszystko jest w porządku, cieszę się, że pytacie, jeżeli chcecie go zobaczyć, to czasem na snapie, instastory, można go zobaczyć i za niedługo będzie film z jego udziałem. No, dobra, już nie gadam, lecę pomagać łączyć te balony w... Dobra, Narina! Lecę pomagać z tą setką balonów. Mam nadzieję, że wszystko się uda. I zobaczymy, czy laser pokona 100 balonów. Narina, mogę ci coś powiedzieć? No. Masz bardzo ładny kalosze. Dziękuję. Dobra, może nie powinienem już nagrywać, tylko... Rafał, a ty masz bardzo ładne spodnie, powiem ci. To jest ostatni, no, krzyk mody, powiem ci. Dobra, już nie gadam i lecimy z tymi balonami. Do roboty. Dobra, więc dostałem bardzo poważną tutaj rolę noszenia balonów. I ogólnie cały czas koncepcja się zmienia, ponieważ teraz jest koncepcja, że może jednak róbmy to na linie i w sumie linka byłaby chyba najlepszym pomysłem. A poza tym tutaj pies nam też pomaga. Pokaż go. Co, fajne balony? Patrz, on się w ogóle boi balonów. Chociaż nie boi się już balonów. Ale raz jak wybuchł, to był przerażony. Dobra, więc kleimy dalej i już nie nagrywaj. No. Dobra, nie przewidzieliśmy jednego, a mianowicie wiatru, który jest po prostu tak wieje, że czasem te balony... Pokaż, Arina. Weź zostaw te balony. Okej, może nie wywieje teraz, ale... No, także ogólnie to wiatr nie sprzyja nam, ale no na razie już jest okej. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że jak odpala się kamerę, to wszystko jest okej. Także jeżeli już będziemy nagrywać, to już nic nie wywieje. Ale trochę szczerze mówiąc się przeraziłem. Tak, to wszystko się prezentuje i to wszystko jest przyczepione. Uwaga, nie zgadniecie. Do taczki. Takie najprostsze patenty są najlepsze. Dobra, naliczyłem, że przyczepiliśmy już jakieś 79 balonów. Aż powiem wam, że linki zabrakło, więc musimy podczepić jeszcze więcej. No, żeby było tutaj stówka. Także szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać efektu i szczerze mówiąc, to jestem dziwny, czy w ogóle cokolwiek. Czy na pewno kilka balonów się rozbije, ale 100 wątpię. Możecie pisać w komentarzu, jak wy myślicie. Jak myślicie, czy te balony zostaną uszkodzone wszystkie, czy może 50, może 10. Jeszcze trochę, ja już się nie mogę doczekać, ale boję się, że będzie duży fail. Także sprawdzimy to razem. Okej, udało się już to wszystko zrobić. Od razu mówię, że tak całkowicie w rządku to nie jest, ale teraz zrobię taką akcję, że po prostu podpiszemy co 10 balon. Zobaczymy, ile tam jest, chyba nad więcej niż 100. I zaraz sprawdzimy to wszystko laserem. I zdradzę wam też dlaczego, czy w ogóle zobaczę mój laser po tygodniu, bo troszeczkę go już nie mam. Zdradzę wam dlaczego w ostatnim filmiku nie użyłem najsilniejszej mocy tego laseru, bo były różne komentarze, że Odla wyświetlej to zrobił i tak dalej, to wszystko wam wyjaśnię, także zaraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz. Od razu mówię, że... kreskę, no. Nie, no 10 napiszę. By nie pękło. Raz, dwa, trzy, 10, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. 50, okej. Okay. Zostawcie 50 łapek w górę i leci. 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, 60 łapek w górę dawać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam nadzieję, że będzie 100, jak nie będzie 100, to się wkurzę. 80, okej, okay. Jesteśmy teraz bliżej. Raz, dwa, trzy, 90. I teraz, uwaga, ty, Narina, liczysz ze mną? A. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 100! Pokaż to, proszę, proszę państwa. Czyli 103 mamy. Także się udało. Zaraz odbieram laser i próbujemy to przebić i zobaczymy, ile uda się nam
przebić. Dobra, jesteśmy już gotowi, mam laser, ogarnęliśmy i jest na najmocniejszą po prostu moc. I tutaj też wyjaśnię, dlaczego w ostatnim odcinku od razu tej najmocniejszej mocy nie było. Ze względu na to, że po prostu nie potrafiłem jej odpalić. I dopiero teraz laser dostałem, ponieważ dałem znajomemu, żeby on to ogarnął. Dzięki, Rafał. Działałeś, ta ma najmocniejsza moc. Też dużo było komentarzy, że odla wyświetlę dla pieniędzy wszystko. Szczerze, też chciałem, nie ukrywam, że trochę was pod... No tak, podtrzymać w niepewności, żebyście byli zainteresowani i czekali na kolejny odcinek, bo chcę zrobić całą serię, bo widzę, że wam się to podoba. I tyle. No, także też dlatego, ale nie ukrywam, że jakbym potrafił to odpalić, to od razu bym odpalił na odcinku, bo byłem bardzo ciekaw. W ogóle tam jest w ogóle balon, weź go pokaż, może spróbuję w niego nacelować. Zoomowalni, o. Nie ma szans. Ale patrzcie, jaki ma to pole rażenia. Dobra. Chodźmy tam. Zobaczmy te balony. Bym stawiał, że z 10 balonów to zniszczy. Dobra, uwaga, czy laser zniszczy 100 balonów w rządku? Pokaż to, pokaż to. Myślałem, że to będzie bardziej widowiskowe. 6.5 hours later. Dobra, nie będę owijał w bawełnę, jestem załamany, nawet bardziej niż załamany, ale mogą być trzy powody niepowodzenia i jeżeli cię nie powiodło, to zaraz pójdziemy do mieszkania i spróbujemy choć za 20 przebitych balonów, więc pierwszy powód, jaki mógł być, to baterie w tym laserze, ale je podładowaliśmy. Drugi powód to może być, że jest zimno, więc zaraz zrobimy to w domu, a trzeci powód zapomniałem. A, trzeci powód może być taki, że te balony mają po prostu dosyć jasną barwę, więc odbijają światło, a zwyczajnie potrzeba takich czarnych balonów i wtedy one się przebijają. Ale zaraz sprawdzimy to jeszcze w domu, mam nadzieję, że może teraz naładowałem baterię, będzie działać, więc uwaga, czy ten laser przebije 100 balonów? Raczej nie, ale dobra, sprawdźmy. Nie ukrywam, że obiecałem wam, że zrobię to na dworze, że wyjdę na dwór, więc wyszedłem. Jak to nie zadziała, to po prostu w następnym odcinku, jeżeli będziecie chcieli. Już? Nagramy kolejny odcinek już gdzieś w jakimś pomieszczeniu, nie wiem, może jakiś garaż wielki znajdę, cokolwiek, bo nawet nie wiem, gdzie 100 balonów pomieścić. Ale znów pompować 100 balonów, Boże. Okej, okay, uwaga. No, mówię wam, to jest kwestia raczej tego, że jest zimno. No, więc dobra, teraz czeka mnie przenoszenie chociaż 20 balonów i spróbujemy, jak już będzie trochę... Nagrywaj mnie, trochę cieplej. No, więc przenoszę to i zobaczymy w domu. Mam nadzieję, że nic nie popsuję w domu znajomemu, bo jeżeli coś popsuję, to będzie... przykro, a chyba mu bardziej w sumie. Dobra, przenieśliśmy 20 pierwszych balonów i zobaczymy, czy moja teza się potwierdzi. Jeśli tak, to po prostu będę wielki. One eternity later. Myślę, że można i tak wywnioskować tezę, że 20 balonów pod rząd nie pękłoby tak czy siak. Nadmuchamy teraz jeszcze raz wszystkie 20, tak? Dobra, ja sam nadmucham 20 i sprawdzimy jeszcze na 100%, bo to były prosto z dworu, więc jeżeli się nie uda, to... Ta smutno. Dobra, więc mamy teraz 10 pierwszych, lepszych napompowanych balonów i teraz już obalimy w 100% ten mit. Jeżeli się przebije, no to będziemy próbować już w następnych odcinkach więcej. Trzymaj na rino, albo może nie trzymaj, bo nie chce mi się znów balonu w tyle. I teraz... Day 2. Więc te balony są złe. O Jezu. Balonie, nie ruszaj się. No, także ogólnie dziękuję bardzo, uszy mi wysiadają, nie wiem co powiedzieć, jestem naprawdę zawiedziony. Inaczej zupełnie w głowie sobie to wyobrażałem. Jeszcze zakupię jakiś, nie wiem, czarny może balon, taki nieprześwitujący, piękny i może to zadziała. Nie wiem, Narina, jestem zawiedziony. Także jeżeli chcecie więcej takich dziwnych odcinków, to strzelajcie łapki w górę! Więcej łapek w górę i przepraszam, naprawdę sam jestem zawiedziony. Nie wiem co wam powiedzieć, ale stwierdzam, że i tak wam to wrzucę, żeby pokazać, żebyście nigdy tego nie robili. Chociaż jestem pewny, że i tak byście nigdy czegoś takiego nie planowali. No, a teraz trzeba posprzątać do balonów napompowanych. No, także będę jeszcze próbował, może się uda. Jak coś, to będę jeszcze wam wrzucał odcinki. Także tyle, trzymajcie się, subskrybujcie, łapkujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. I tyle, piąteczko.